Uroczystość z okazji gminnych obchodów Dnia Strażaka połączonych z oddaniem do użytku nowego garażu dla OSP Żulnia. Dowódcą dzisiejszej uroczystości jest Patryk Turosz z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żulniu. Uroczystość rozpocznie dowódca uroczystości druh Patryk Turosz, który złoży meldunek o gotowości do uroczystego apelu z okazji gminnych obchodów Dnia Strażaka 2023 połączonych z oddaniem do użytku nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żulniu. Meldunek przyjmie prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, druh Adam Reiser. Thank you.
Proszę o zabranie głosu prezesa Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Żołni, drucha Tomasza Leje. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu z okazji obchodów Dnia Strażaka. Uroczystość ta, uświęcona tradycją, obchodzona jest co roku w okolicach Dnia Świętego Floriana, patrona wszystkich strażaków. Nasza strażacka społeczność, wierna etosowi, Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek, od lat poświęceniem i zaangażowaniem dba o bezpieczeństwo lokalnej społeczności, kultywuje strażackie tradycje i wychowuje kolejne pokolenia oddanych w służbie druhów. Dzisiejsze gminne obchody naszego święta mają wyjątkowy charakter. Z radością i dumą możemy bowiem zaprezentować wyremontowaną i rozbudowaną remizę w Żołyni, która staje się dziś nowoczesnym i funkcjonalnym zapleczem dla strażaków i sprzętu pożarniczego. Budynek remizy strażackiej wybudowany został dzięki staraniom lokalnej społeczności i determinacji strażaków. Wspierany przez lokalne władze, budowę ukończono w 1962 roku. Uroczyste otwarcie odbyło się 25 listopada. Relacje z tych działań zostały zachowane w kronice działalności naszej jednostki. W ostatnich latach dzięki staraniom strażaków oraz wsparciu samorządu gminy i licznych sponsorów udało się przeprowadzić szereg prac remontowych mających na celu poprawę warunków dla przygotowania i realizacji akcji ratowniczych. Wyremontowano i wyposażono pomieszczenia szatni i łazienki. Przystosowano pomieszczenia magazynowe na pralnię. Wyremontowano garaże na samochody. Odnowione zostały pomieszczenia socjalne, aneks kuchenny i świetlica. W ostatnim etapie pracy przebudowano i podniesiono dach remizy oraz dobudowano drugą część garażową, co zwiększa powierzchnię o 3 stanowiska dla samochodu. Figura świętego Floriana, patrona strażaków, poddana została specjalistycznej renowacji, która została wykonana nieodpłatnie. Wszystkie te działania podnoszą komfort i bezpieczeństwo naszej służby, a budynek remizy zyskuje nowy wygląd, staje się wizytówką naszej gminy. Dzisiaj, świętując gminne obchody Dnia Strażaka, cieszymy się z oddania tej ważnej i potrzebnej inwestycji. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali swój czas i siły i środki, aby prace remontowe przebiegły sprawnie i udało się je ukończyć w terminie. Cieszę się, że możemy świętować otwarcie wyremontowanego budynku wspólnie z zaproszonymi gośćmi. Na uroczystość zaszczycili swoją obecnością pan Kazimierz Gołoj, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Karol Orzuk, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Starszy brygadier Bogdan Golenia, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie. Druh Adam Rajsej, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łańcucie. Druh Paweł Suszek, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łańcucie. Pan Piotr Dudek, wójt gminy Żołynia. Pan Piotr Fory, przewodniczący Rady Gminy Żołynia wraz z radnymi. Pan Waldemar Natoński, sekretarz gminy Żołynia. Pan Marek Mach, sołtys sołectwa Żołynia. Pani Joanna Wal, sołtys sołectwa Smolarzyny. Pani Teresa Fus, sołtys sołectwa Kopanie Żołyńskie. Pani Magdalena Kotnik-Kowalska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni. Przepraszam, jeżeli kogoś pominąłem, nie zauważyłem, a przybył, to też go serdecznie witam. Witam również wszystkich druhy i druhny oraz zebrany na dzisiejszej uroczystości mieszkańców w Żołyni. Dziękuję za uwagę. Dzisiejszy
Dzisiejsza uroczystość Gminnych Obchodów Dnia Strażaka to okazja do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Teraz nastąpi wręczenie medali za zasługi dla pożarnictwa. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 12/30/2022 z dnia 29 grudnia 2020 roku oraz uchwałą nr 16/39/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku nadało odznaczenie Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. Druh Andrzej Rusinek, syn Kazimierza. Druh Rafał Mach, syn Tadeusza. Druh Michał Filip, syn Andrzeja. Druh Jerzy Dec, syn Tadeusza. Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa. Druh Kamil Danielewicz, syn Jacka. Druh Jacek Czaja, syn Stanisława. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa. Druh Michał Stawiej, syn Wiesława. Druh Michał Rupar, syn Stanisława. Podpisał prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, druh Jan Bac. O wręczenie medali proszę drucha Adama Rajzera, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łańcucie, pana Kazimierza Gołojucha, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oraz starszego brygadiera Bogusława Golenie, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie. Widzę pana plecy.
Dziękuję za wręczenie i proszę o zajęcie miejsca na trybunie. Teraz nastąpi wręczenie odznak wzorowy strażak. Marcin Filip, odczytać wyciąg z uchwały. Rozkaz. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łańcucie uchwałą nr 3/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku nadało odznaczenie. Odznaka wzorowy strażak. Druh Bartłomiej Danielewicz, syn Jacka. Druh Kamil Bęben, syn Mariusza. Uchwałę podpisał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego. O wręczenie odznak proszę druha Adama Rejzera, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łańcucie, starszego brygadiera Bogusława Golenie, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie i pana Piotra Dudka, wójta gminy Żyłynia. Dziękujemy i prosimy o zajęcie miejsca na trybunie. Wręczenie odznak za wysługę lat o Ochotniczej Straży Pożarnej. Marcin Filip, odczytać wyciąg z uchwały. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Żyłynii uchwałą nr 1/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku nadało odznaczenie. Odznaka za wysługę lat w OSP. 25 lat druh Marek Miś, druh Andrzej Rusinek, druh Michał Pawul, druh Zbigniew Urban. 20-lecia druh Marcin Filip, druh Michał Filip, druh Jerzy Dec. 10-lecia druh Jerzy Markowicz, druh Kamil Danielewicz, druh Marcin Pawlik, druh Przemysław Walawender, druh Mirosław Nicpoń, druh Michał Rupar, druh Jacek Czaja, druh Sławomir Ostrowski, druh Piotr Nykiel, druh Kamil Kilian. Uchwałę podpisał prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, druh Tomasz Leja. O wręczenie odznak proszę drucha Tomasza Leje, prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i pana Piotra Dudka, wójta gminy Żyłynia.
Dziękujemy i prosimy o zajęcie miejsca na trybunie. Obecnie nastąpi uroczyste oddanie do użytku nowego garażu jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyłyni. Głos zabierze druh Marcin Filip i odczyta krótki rys historyczny. Krótki rys historyczny remontu i rozbudowy remizy. Budowa remizy strażackiej, która znajduje się na obecnym placu, została oddana do użytku 25 listopada 1962 roku. Szczegółowy opis powstania remizy znajduje się w publikacji wydanej z okazji stulecia powstania OSP Żołynia, którą napisał nieżyjący już druh naszej jednostki Mieczysław Filip. Budynek ten powstał dzięki staraniom lokalnej społeczności oraz druhu strażackiego OSP Żołynia. W wyniku tego powstała nowa szatnia na ubrania specjalne, wydzielona z części świetlicy. Przy udziale środków z dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przyznanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Funduszu z Urzędu Gminy rozpoczął się remont garażu głównego dwustanowiskowego. Powstały plany rozbudowy remizy, została wymieniona oraz podniesiona część dachu, wykonano nowe tynki w garażu, posadzkę żywiczną, a także wymieniono bramy z automatyką. W 2020 roku zarząd poczynił starania o remont pozostałej części naszej strażnicy. Zwieńczeniem tych działań jest wyremontowany aneks kuchenny oraz świetlica do szkoleń i zebrań. 2021 rok, z uwagi na stan epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, prace remontowe zostały szczepimy się z OSP oraz na pozyskaniu z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dzięki bardzo dobrej współpracy druhów z jednostki OSP Żołynia, wójta gminy pana Piotra Dudka oraz komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie starszego brygastiera Bogusława Goleni w miesiącu grudniu tegoż roku został przekazany wójt bojowy GBART 2,5x24 na podwoziu Renault. Wyposażenie samochodu zostało zakupione z dotacji rządowej na przeciwdziałanie COVID-19. Warto tutaj dodać, że nasza jednostka zajęła 40. miejsce w Polsce we wspomnianej akcji. Montażem sprzętu zajęli się nasi druhowie. W 2022 roku zostały wznowione prace remontowe, wykonane częściowo przez naszych druhów, czego efektem jest wymiana starych instalacji, wyremontowanie pomieszczeń pozyskane dzięki staraniom pana posła Kazimierza Gołojucha oraz środki własnej jednostki. W roku 2022 Urząd Gminy Żołynia uzyskał dotację rządową za wzrost wyszczepialności przeciwko COVID-19 i Rada Gminy przekazała te środki finansowe w całości na rozbudowę strażnicy o kolejne stanowisko garażowo-warsztatowe wraz z nowym dachem na pozostałej części budynku. W marcu 2023 roku rozpoczął się ostatni etap prac remontowo-wykończeniowych,
którym efektem jest nowa elewacja na całości remizy, wykonana posadzka żywiczna w nowym garażu, remont syreny alarmowej, renowacja zabytkowej sikawki konnej, odnowienie figury świętego Floriana, uzupełnienie asfaltu na placu przed remizą, odmalowanie ogrodzenia. Starania tych czteroletnich działań widzimy dziś podczas uroczystości gminnych miasta Rzeka. Dziękuję. Teraz nastąpi uroczyste przecięcie wstęgi. O przecięcie wstęgi proszę pana Piotra Dudka, wójta gminy Żołynia, w asyście pana Kazimierza Gołujucha, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, starszego brygadiera Bogusława Goleni, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, drucha Adama Rajzera, prezesa zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łańcucie, pana Piotra Foryta, przewodniczącego Rady Gminy Żołynia oraz drucha Tomasza Lei, prezesa zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Żołyni. Ja bym prosił jeszcze, żeby zaproszeni goście, czyli Wojciech Majkut podszedł i Cezary Młynek wraz z małżonką. Bardzo prosimy tutaj podejść, bo widzę, że doszli. Lekkie spóźnienie, ale prosimy bardzo. Nie wiem. Prosimy bardzo. Teraz nastąpi wręczenie podziękowań dla osób wyróżnionych za pomoc w działalności jednostek OSP z terenu gminy Żołynia. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Kazimierz Gołojuch, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, starszy brygadier Bogusław Golenia, prezes oddziału zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, druh Adam Rajzer, wójt gminy Żołynia Piotr Dudek, radni gminy Żołynia na czele z przewodniczącym rady. Wyróżnionych proszę o wystąpienie przed trybunę, a o wręczenie podziękowań proszę prezesa zarządu gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Żołyni, drucha Tomasza Leje, prezesa zarządu OSP Żołynia Kopanie, prezesa zarządu OSP Brzuza Stadnicka i prezesa zarządu OSP Smolarzyny.
Prosimy o zajęcie miejsca na trybunie. Obecnie nastąpią okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości. O zabranie głosu proszę posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Kazimierza Gołojucha. Panie Radny Sejmiku, Panie Wójcie, Panie Przewodniczący wraz z Wysoką Radą, Panie Prezesie Zarządu Powiatowego, Panie Komendancie, Panowie Prezesi, Panie Prezesie tej jednostki wraz z druhnami, z druhami, Szanowni zaproszeni goście, drodzy mieszkańcy Żołyni. Ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość obchodów Dnia Strażaka, gminnych obchodów i otwarcie tej wyremontowanej, pięknej, tego pięknego garażu. Szanowni Państwo, to wszystko jest potrzebne, to wszystko jest konieczne wręcz. Samochody, garaż, sprzęt, wyposażenie, ale najważniejsi to Wy jesteście, drodzy druhowie, drogie druhny, bo to dzięki Wam, dzięki zaangażowaniu, bezinteresownemu zaangażowaniu tutaj w Żołyni, w powiecie łańcuckim, w Polsce czujemy się bezpiecznie, czujemy się dobrze. I tutaj na mównicy są takie wypisane słowa: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, i również na sztandarach strażackich są wyhaftowane. Ale wy to, co tutaj jest napisane, wynosicie w swoich sercach. Kiedy taka potrzeba zajdzie, nie szczędząc sił, zdrowia, biegniecie, jedziecie, żeby ratować drugiego, ratować bliźniego, potrzebującego, i to jest wasze takie piękne przesłanie i temu przesłaniu jesteście zawsze, zawsze wiernie. Gratuluję tej jednostki i tej jednostce, tego garażu, tego ogromnego zaangażowania i to, że to święto odbywa się tutaj, w centrum w Żołyni. Szanowni Państwo, chciałbym również podziękować bardzo serdecznie za taką wzorową, wręcz wspaniałą współpracę między ochotniczymi strażami w naszym powiecie, a Państwową Strażą Powiatu Łańcuckiego, Komendy Powiatowej w Łańcucie. I te podziękowania kieruję na ręce pana komendanta Bogusia Goleni, niesamowicie zaangażowanego na rzecz ochrony przeciwpożarowej powiatu, i zaangażowanego również w to, żeby jak najwięcej sprzętu pozyskiwać, doradzać, szkolić. I za to, panie komendancie, panie starszy brygadierze, bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję panu prezesowi Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, panu Adamowi Reiserowi za tą wspaniałą współpracę, ale również za konsolidację wszystkich strażaków z terenu naszego powiatu, za ich wsparcie, pomoc, doradztwo i za tą bardzo dobrą współpracę z nami, z parlamentarnym zespołem strażaków, współpracę z samorządem i współpracę z tymi, którzy wspierają ochotnicze pożarnictwo. Panie wójcie, na pana ręce kieruję serdeczne podziękowania za to, że pan nie szczędzi środków, że wspiera ochotnicze straże tutaj na terenie gminy Żołynia i wraz z panem przewodniczącym, ze wszystkimi radnymi, ze współpracownikami urzędu gminy staracie się o to, żeby te jednostki były jak najlepiej doposażone i żeby utrzymać je jak w najlepszej kondycji. I szanowni państwo, gratuluję tutaj społeczności Żołyni, mieszkańcom, że mają tak dobrych, wyszkolonych strażaków, ale również za to, że ci strażacy włączają się w wszelkie działania, które są na terenie i gminy, i sołectwa Żołynia, to co jest związane z kulturą, to co jest związane również z zabezpieczeniem i wszelkimi działaniami, chociażby współpraca z kołami gospodyń i tutaj wiejskich, można by było tych działań wymieniać bardzo, bardzo wiele. Pozwólcie, że na koniec na ręce pana Tomasza Lej, prezesa Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żołyni, prezesa OSP Żołynia, wszystkich druhów OSP Żołynia złożę i wszystkich strażaków najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Strażaka. I przyjmijcie te życzenia, życzę wam wszelkiej pomyślności, powrotów z akcji ratunkowych oraz nieustającej opieki świętego Floriana dla was i waszych rodzin. Niech ten mężny rycerz będzie waszym orędownikiem oraz nieugiętym wzorem zasad i wartości, służby i poświęcenia. I na ten rok i na dalsze lata waszej pięknej działalności z tej mównicy wszystkim państwu dziękuję i mówię szczęść Boże. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, pana Karola Orzuk. Szanowny panie pośle, panie wójcie, pani dyrektor, panie przewodniczący, koleżanki, koledzy samorządowcy, panie sołtysie, szanowni państwo, zebrani tutaj na tej wyjątkowej uroczystości, ale przede wszystkim druhny, druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Żołyni. To, że mogę się tutaj z państwem spotkać dzisiaj w tym wyjątkowym dniu w gminnym, kiedy obchodzimy gminne święto Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Żołyni, jest dla mnie wielkim zaszczytem. Cieszę się, że mogę być tutaj razem z wami, że mogę przekazać wam wyrazy szacunku, za waszą codzienną służbę na rzecz dobra wspólnego, na rzecz bliźniego. Szanowni państwo, to jest wyjątkowy dzień dla tego miejsca, dla tej jednostki i w docenieniu waszej pracy także jest efektem tego ten nowo powstały garaż. Garaż, który został wybudowany dzięki waszemu zaangażowaniu, dzięki zaangażowaniu pana wójta, samorządu gminy. To jest docenienie waszej pracy, ale także ten efekt jest mierzalnym efektem właśnie waszego zaangażowania w tę jednostkę, w jej rozwój. I za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Jednostka jest jednostką strategiczną, położoną przy drodze wojewódzkiej. I szanowni państwo, ja jako reprezentant samorządu województwa, bo mam tutaj także prośbę od pana marszałka Ortyla, aby przekazać serdeczne pozdrowienia, wyrazy szacunku dla państwa pracy, dla państwa służby. Bardzo się cieszę, że tutaj właśnie przy naszej drodze wojewódzkiej jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej tak prężnie działająca. Bardzo serdecznie wam dziękuję, życzę kolejnych sukcesów i cieszę się, że mogę tutaj z państwem dzisiaj być.
Mam również okolicznościową statuetkę świętego Floriana i życzę wam jego opieki na każdy dzień waszego życia prywatnego, ale także na każdy dzień służby na rzecz tej miejscowości, tej gminy, naszej małej ojczyzny. Bo proszę państwa, możemy rozpatrywać ojczyznę jako Polskę, ale my mieszkamy w swoich powiatach, w swoich gminach i nasz patriotyzm objawia się także, wyrażany jest także poprzez służbę na rzecz tych małych, lokalnych ojczyzn. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. O zabranie głosu proszę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, starszego brygadiera Bogusława Golenie. Panie pośle, panie radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, panie wójcie, panie prezesie, panowie prezesi, szanowni zaproszeni goście, na wstępie przywitani przez ducha prezesa, szanowni państwo. Maj to dla nas strażaków tradycyjny okres na obchodzenie święta naszego patrona, świętego Floriana. To znakomita okazja do złożenia podziękowań zarówno dla samych strażaków, jak i tych, bez których funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych byłoby trudne lub wręcz niemożliwe. Szanowne druhny i druhowie, pozwólcie, że zarówno w imieniu strażaków Państwowej Straży Pożarnej, jak i waszym ochotników podziękowania złożę osobie, bez której ochrona przeciwpożarowa na terenie powiatu nie byłaby w tak dobrej kondycji, w jakiej jest obecnie. Mowa tutaj oczywiście o pośle na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panu Kazimierzowi Gołojuchowi. Nasz pan poseł strażaków, nieustannie zabiega o to, aby do jednostek ochotniczych straży pożarnych, w szczególności z naszego powiatu, trafiało jak najwięcej środków finansowych przeznaczonych na statutową działalność jednostek. W roku ubiegłym do jednostek OSP z terenu powiatu w ramach dotacji MSWiA i KSRG trafiło prawie 765 tysięcy złotych. 2/3 tej kwoty, ponad 500 tysięcy, trafiło do jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, natomiast kwota ponad 220 tysięcy do jednostek spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ramach tych dotacji dofinansowany został m.in. zakup jednego średniego i jednego lekkiego pojazdu pożarniczego. Ponadto w ramach programu Mały Strażak Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 19 jednostek OSP z terenu powiatu otrzymało łączną kwotę 200 tysięcy złotych. Do jednostek z terenu powiatu trafiło również dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie i innych fundacji. W tych wszystkich przypadkach, jak powiedziałem na wstępie, o wysokość dofinansowania mocno zabiega pan poseł Kazimierz Gołoj. Szanowni państwo, być może te kwoty nie robią wrażenia, ale gdy cofniemy się do roku 2016, to od tamtej pory do jednostek z terenu powiatu trafiło łącznie 18 pojazdów pożarniczych, w tym 12 średnich i 6 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych o wartości prawie 12 milionów złotych. Prawie połowę tej kwoty stanowiły środki samorządowe w wysokości 5,5 miliona złotych. W tym miejscu chciałbym serdeczne podziękowania złożyć dla pana wójta, pana przewodniczącego Rady Gminy oraz państwa radnych za bieżące finansowanie działalności miejscowych jednostek. Chcę w tym miejscu zauważyć, że współpraca pomiędzy zarządem gminnym OSP a urzędem gminy jest wzorowa. Panie wójcie, serdecznie za to dziękuję i na równie wysokim poziomie cenię sobie współpracę pomiędzy Komendą Powiatową a Urzędem Gminy. Szanowne druhny i druhowie, pora, aby podziękowania złożyć wam za waszą bezinteresowną i pełną poświęcenia służbę, którą niesiecie na rzecz wszystkich, którzy jej potrzebują. Waszym rodzinom i bliskim życzę wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. A wszystkim tutaj zebranym życzę, aby ze strażakami mieli styczność tylko podczas ich święta w umundurowaniu galowym, ewentualnie w bojowym podczas ćwiczeń. Dziękuję za uwagę.
zabranie głosu proszę prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, drucha Adama Rajzera. Panie pośle, panie radny z sejmiku województwa podkarpackiego, panie wójcie, panie komendancie powiatowy, państwo radni, na czele z panem przewodniczącym, druhny, druhowie strażacy, druhowie prezesi, naczelnicy, mieszkańcy Żołyni, jak i również kochane dzieci, które tutaj są dzisiaj razem z nami, z czego się niezmiernie cieszymy. 4 maja obchodziliśmy Dzień Strażaka, Międzynarodowy Dzień Strażaka. Wtedy jako patrona świętego Floriana obchodzimy właśnie w tym dniu. Dzisiaj spotykamy się na gminnych obchodach z okazji Dnia Strażaka, aby podziękować sobie za pracę dla ludzi, którzy tej pomocy potrzebują, którzy są w niebezpieczeństwie i którym należy się z naszej strony pomóc. Ogromnie się cieszę, że dzisiaj mogę wziąć udział w tym dzisiejszym waszym święcie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wy, kochani strażacy, jak można powiedzieć, jesteście jakby tymi ratownikami bezpośrednio tym ludziom, którzy tej pomocy otrzymują, tę pomoc świadczycie. Za to wam serdecznie dziękuję. Dziękuję między własnym, jak i całego zarządu powiatowego. Bez waszej pomocy ciężko by było nieraz to wszystko udźwignąć przez mieszkańców, którzy tej naszej pomocy oczekują. Kiedy było potrzeba pracować na granicy, pracowaliście. Trzeba było rozładować, można powiedzieć, dary, to też robiliście. O każdej porze dnia i nocy, na każde tylko wezwanie. Ogromnie wam za to serdecznie dziękuję, a i również różne akcje ratowniczo-gaśnicze, bez których nie wyobrażamy sobie, żeby ochotnicy nie brali udziału. Za to wam serdecznie jeszcze raz ogromnie dziękuję. Dzisiaj jesteśmy świadkami oddania części boksu garażowego, które, jakby można powiedzieć, kolejne pomieszczenia w tej waszej remizie. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co dzisiaj tutaj zobaczyłem, jak pięknie ta jednostka wygląda, jak pięknie się rozwija, jak dzięki oczywiście działaczom tym poprzednim, którzy są tutaj dzisiaj z nami, weteranom, jak to nazywam, pożarnictwa, którzy włożyli jakby podwalinę pod to dzisiejsze wasze właśnie tak piękną remizę. Dziękuję tutaj panu wójtowi, radnym, bez której jakby tu można było powiedzieć, jak komendant powiatowy powiedział, nie wyobrażamy sobie, abyśmy tak funkcjonowali. Ta jednostka dostała, jakby można powiedzieć, piękną remizę, dostała możliwości pracy na bardzo wysokim poziomie. Dlatego panie wójcie i państwo radni, serdecznie wam dziękuję. Dziękuję tutaj panu również posłowi, Kazimierzowi Gołjuchowi, którzy, jak państwo słyszeli z głos komendanta, wiele przyczynił się do rozwoju jednostek z powiatu łańcuckiego. To widzimy na każdym kroku. Za to ogromnie mu dziękujemy, jak i również o starania, gdzie przez długi okres czasu wreszcie doczekaliśmy się, że można powiedzieć, dostaliśmy wsparcie poprzez taki dodatek tak zwany ratowniczy. I to też myślę dla tych weteranów pożarnictwa, którzy pracowali 25 lat w ochotniczych strażach pożarnych, jest jakby częściową satysfakcją za ich trud, wysiłek włożony w ratowanie życia mienia ludzkiego. Ogromnie dziękujemy jeszcze raz za wszystko, co pan uczynił dla dobra i rozwoju ochotniczego pożarnictwa. I dziękujemy również tutaj panu wójtowi, jak podkreślałem, bez której pomocy my sobie nie wyobrażamy działalności ochotniczych straży pożarnych. Oglądając niejednokrotnie takie różne statystyki, przed 4 maja oglądałem taki sobie jeden raport, w którym wynika i którym chciałbym się dzisiaj wami podzielić. Otóż na bezpieczeństwo w Polsce strażaków ogólnie, jak była taka obliczona statystyka, około 30 tysięcy jest funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Z tego 230 tysięcy plus ochotniczych straży pożarnych.
230 tysięcy gotowych do działania i niesienia pomocy mieszkańcom potrzebujących, dysponujący 12 tysięcy około samochodów. To jest pokaźna siła i to można powiedzieć, że trzon ochotniczych straży pożarnych tworzą jakby to ratownictwo w Polsce, z czego się niezmiernie cieszymy wobec tego czynnika ludzkiego, jak to jednokrotnie podkreślam, który stoi dzisiaj tutaj na placu, ale i w całej Polsce nie wyobrażamy sobie funkcjonowania tego właśnie ratownictwa. Na koniec chcę złożyć jak najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Strażaka. Życzę wam, kochani duchowie, dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiego dobra w tym życiu społecznym, tej pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej, opieki świętego Floriana i oby ta wasza praca cieszyła się waszym autorytetem wszystkich naszych mieszkańców, żeby przynosiła wam wiele satysfakcji i radości. A święty Florian niech was ma w opiece na dalsze lata służby. Dziękuję za uwagę. O zabranie głosu proszę wójta gminy Żołynia, pana Piotra Dudka. Szanowni zaproszeni goście, według tytułów i stanowisk, druhny i duchowie wszystkich czterech jednostek OSP z terenu gminy Żołynia, to jest Brzuzy Stadnickiej, Kopań Żołyńskich, Smolarzyn oraz Żołyni. Spotkamy się dzisiaj z okazji gminnych obchodów Dnia Strażaka, które zostały zapoczątkowane mszą przy kapliczce świętego Antoniego w 4 maja. Z tego miejsca chciałbym wszystkim druhom i druhnom z terenu naszej gminy podziękować za wasze bezinteresowne oddanie w ochronie nas, mieszkańców gminy. Dzięki temu myślę, że wszyscy mieszkańcy gminy czują się bardzo bezpiecznie. Słowo strażak kojarzy się, myślę, nam wszystkim z pożarem i ochroną przed pożarami. Natomiast wy wykonujecie na terenie naszej gminy wiele innej dodatkowej pracy. Zabezpieczacie wszystkie imprezy, jakie tutaj są i to zabezpieczacie bardzo profesjonalnie, za co bardzo, bardzo dziękuję. Było takie spotkanie nie tak dawno, gdzie robiliśmy kalendarz imprez do końca sierpnia. To pan Tomek Leja stwierdził, że wolnego terminu to on w domu nie będzie miał. Rzeczywiście będziemy potrzebować waszej pomocy. A ja już będę prosił strażaków z umiejętnościami pilarskimi poniedziałek, wtorek do pomocy wycięcia drzewa w terenie sportowym Żołyni. I myślę, że tam się zjawicie. Jesteśmy tutaj na obiekcie OSP Żołynia. Ja się bardzo cieszę, że te prace zostały wszystkie skończone, o co bardzo, bardzo sam zabiegałem. Ale zabiegać sobie można by było, jakby nie ci państwo, którzy tutaj stoją, czyli przewodniczący Rady Gminy i cała Rada, nie przyznałaby środków na to dokończenie. Tego by nie było, dlatego to, co jest tutaj, się tam pan przewodniczący się śmiał, że jestem sponsorem. Nie ma problemu, ale po części wy wszyscy jesteście sponsorami tej imprezy, która tutaj dzisiaj jest, bo to wasza rola, że środki finansowe przyznaliście. No tak po części. Bardzo, bardzo dziękuję, bo rzeczywiście ta współpraca się układa bardzo dobrze i cieszę się, że na chwilę o tej jednostce Marcin i Tomek zapominamy, druhowie Marcin i Tomku zapominamy. Natomiast zadanie przed nami jest kolejne bardzo duże na terenie gminy Żołynia. Czekamy tylko na dokumentację ze starostwa powiatowego w Łańcucie i zaczynamy budowę nowej remizy na Brzusie Stanickiej w okresie dwuletnim. I myślę, że następne gminne obchody Dnia Strażaka odbędą się na Brzusie Stanickiej. Mam taką nadzieję i myślę, że tak się stanie. Natomiast przy tej okazji wiele, wiele podziękowań, bo o tym się często nie mówi. To zostało wyremontowane, to była budowa, części i remont. Obie firmy, a szczególnie firma pana Wojciecha Lei, potraktowała tą budowę jak budowę swojego domu, czyli bez zbędnych narzutów. Bo ja się troszeczkę orientuję, jakie są narzuty przy tego typu inwestycjach. Bardzo, bardzo dziękuję. Jak i również pozostałym osobom, które przyczyniły się do tego, że praktycznie bezinteresownie tutaj pomagały. Duży szacunek dla wszystkich strażaków OSP Żołynia. Większość tych państw, które są w środku, a ci z państwa, którzy być może tutaj byli, to widzieli, co tutaj się porobiło w ciągu ostatnich 2 lat. Byście swoimi rękami to zrobili. Także szacunek i wielkie, wielkie podziękowania na ręce pana prezesa. Z okazji święta, Bożego Święta, druhny i duchowie, życzę wam dużo
dużo, dużo zdrowia dla was, dla waszych rodzin. I jak ksiądz Juniper nam powiedział, tyle samo wyjazdów, co powrotów, żeby nie daj Boże, coś się nie stało na tej trasie. Wszystkiego najlepszego, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z zaproszonych gości chciałby zabrać głos? W takim razie dziękujemy zaproszonym gościom za zabranie głosu. Proszę o zabranie głosu prezesa oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żołyni, drucha Tomasza Leje. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj się zgromadzili. Jak widzicie, obiekt jest piękny, kosztowało dużo pracy. Dziękuję tutaj jeszcze firmie CNM, która wykonała bezpłatnie posadzkę. To nie jest mały koszt, ale przyszedł do mnie pan prezes i powiedział, że on to zrobi. Także super. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim zaproszonym gościom za słowa otuchy, słowa wsparcia. Dziękuję druhnom strażakom, wszystkim zgromadzonym mieszkańcom przybyły na dzisiejszą uroczystość. A szczególnie jeszcze dziękuję takim osobom, które są na zewnątrz i tam na zapleczu. Żony, dziewczyny, one po prostu wspierają nas i zawsze jest taka coś, że pchają do przodu, chociaż nieraz je opierniczają, jak to mówią, ale jest dobrze. Także jeszcze mówiła, że jeszcze mogę iść, ale nie wiem jak długo do tej straży. Także dziękuję wszystkim zgromadzonym i jeszcze raz serdecznie dziękuję i zapraszam na poczęstunek tutaj u nas w Rymisie. Dziękuję bardzo. Teraz zostanie odegrany hymn Związku OSP Rycerze Floriana. Uroczystości druh Patryk Turo złoży prezesowi zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łańcucie druhowi Adamowi Rajzerowi meldunek o zakończeniu uroczystości. Thank you.
Ja chcę cię zobaczyć. Co? Oj. Co ci?